Dzień dobry, witam bracia i siostry. Cieszę się, że mogę być z wami na tym miejscu. Ogólnie nie jestem z Warszawy, jestem z Otwocka. Tak, tylko, ale ze zboru. Ale ze zboru warszawskiego. Zboru warszawskiego, biblijnych baptystów w Anie. To Warszawa jest. Tak. Ani to Warszawa, jaką bardziej. I cieszę się, że mogę być między wami. Tym bardziej, że z niektórymi członkami zboru, można powiedzieć, tutaj na Kurpiowskiej, którzy jeszcze byli na Zagórnej, bo właściwie nasz zbór łączy Kurpiowską ten fakt, że byliśmy razem na Zagórnej w jednym zborze. Ja to jak przez mgłę pamiętam, małym chłopcem byłem, więc miałem tylko okazję, przepraszam, ze zespołem szkółki wyjść i śpiewać na Zagórnej, tak? Więc to stare, stare dzieje, ale cieszę się, że mogę być w tym miejscu. I zanim przejdziemy do Bożego Słowa, tutaj właśnie temat, który chciałem poruszyć, to prowadzenie Bożego Ducha. Jest to bardzo piękny temat, obszerny i mocno osadzony w Bożym Słowie. Powiem szczerze, że jest tematy związane właśnie z Bożym Duchem dla mnie są jakoś takie bardzo bliskie, bo jest to jedna z rzeczy w chrześcijańskim życiu, które najbardziej właśnie jakoś tak mnie dotykałem, bardzo sobie cenię i zawsze jestem szczęśliwy, jak Duch Boży dotyka mojego serca i wychodzi z tego jakiś owoc konkretny. Też kiedy widzę, jak Duch Święty dotyka innych ludzi, bo różne też okazje, czy na obozach, też mam okazję jeździć na obozy i tam właśnie działać wśród młodzieży, dzieci. Więc naprawdę Duch Święty wspaniałą pracę wykonuje. Wierzę, że w Kościele, poza Kościołem. I jeszcze tak może tytułem wstępu, no bo pierwszy raz tutaj jestem, dużo osób mnie nie zna. Może tylko tak przybliżę swoją osobę w tym znaczeniu takim chrześcijańskim. Bo gdzieś tak w okolice 2009 roku narodziłem się nowo, dzięki Bożej łasce. I to było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać. Wcześniej się tak właśnie borykałem w swoim życiu, gdzieś tam próbowałem różnych rzeczy. W teorii wszystko wiedziałem, bo byłem dzieckiem zborowym, co i jak, ale po prostu nie chciałem oddać tronu swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Chciałem realizować swoje pomysły na życie i tak się tylko borykałem, coraz więcej grzechu i coraz większa pustka w moim życiu. I przyszedł moment właśnie w moim życiu, kiedy po prostu zdecydowałem się oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, postawić Go na pierwszym miejscu, już się tak nie motać, po prostu: Panie Boże, co chcesz uczyń w moim życiu, ja się Tobie poddaję. I od tamtego czasu, no już minęło 14 lat, dla innych może to być dużo, dla niektórych mało, na pewno to są osoby, które o wiele więcej żyją z Bogiem. Natomiast przez te 14 lat Pan Bóg mógł wykonać dużą pracę w moim życiu. Wiem, że jeszcze dużo muszę się uczyć, dużo przede mną, ale jestem bardzo wdzięczny Bogu za te minione lata i to, co tą przemianę, jaką Bóg wykonał w moim życiu. Więc chwała Panu Jezusowi. Dobrze. I teraz, kiedybyśmy przeszli do Bożego Słowa, więc prowadzenie Bożego Ducha. Jest to temat związany ściśle z chrześcijanami, tak naprawdę. No bo trzeba się narodzić na nowo, żeby być prowadzonym przez Bożego Ducha, żeby mieć Bożego Ducha. Więc jeśli ktoś tutaj na sali jeszcze jest, kto nie narodził się na nowo, mam nadzieję, że też to słowo, które będziemy czytać i studiować, będzie zachętą do tego, aby oddać swoje życie Panu Bogu, aby doświadczać Pana Boga w takiej pełni i tak realnie, tak? Bo wiemy z Biblii, że człowiek, jak Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to on był żywy fizycznie i był żywy duchowo, ale kiedy zgrzeszył, umarł duchowo, choć dalej żył fizycznie. No i potem wszyscy ludzie się rodzili żywi fizycznie, ale martwi duchowo. Dlatego z tego musimy narodzić się na nowo, z ducha, żeby mieć na nowo tą relację z Panem Bogiem, która została zerwana przez grzech. Dobrze, to tak tytułem wstępu i przejdziemy może do następnego slajdu. Zacznę od trzech wersetów i pierwszy, który otworzymy, to list do Rzymian, 8 rozdział.
8 rozdział, 14 werset. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Prosta biblijna prawda, wyrwana z kontekstu, gdzie rozdział 8 mówi właśnie o życiu w ciele, życiu w duchu i tym wielkim kontraście, jaki jest pomiędzy życiem w ciele i życiem w duchu. I tutaj padają właśnie takie słowa, że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, więc z tego możemy też wnioskować, że jest to rzecz fundamentalna. Nie jest to rzecz jakaś, nie wiem, mała, znikoma, którą możemy pominąć, lecz jest to rzeczą fundamentalną, aby każdy, kto się narodził na nowo, ma Ducha Świętego, ale też, żeby się dał prowadzić Bożemu Duchowi. Drugi fragment to z Ewangelii Jana, 3 rozdział. Myśmy otworzyli. Tam jest rozmowa Pana Jezusa z faryzeuszem Nikodemem, który przyszedł w ukryciu. I tutaj są takie, można powiedzieć, też takie fundament, podwaliny pod nowonarodzenie. Pan Jezus o tym mówi właśnie, że człowiek musi się narodzić na nowo, to co powiedziałem na wstępie. Nie będziemy tego wszystkiego czytać, natomiast właśnie chciałem ten jeden fragment, ósmy. Wiatr wieje, dokąd chce i szumy go słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Kiedy jako młody chrześcijanin to pierwszy raz czytałem, to byłem taki zafascynowany. Co to oznacza w ogóle? Czemu Pan Jezus takiego porównania użył? I jest to takie ciekawe, no bo wiadomo, wiatr jest zjawiskiem fizycznym, jest tak, nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, skąd ten wiatr przychodzi, dokąd idzie, w sensie tak doskonale, w doskonałym znaczeniu. Jeśli chodzi o właśnie, dlaczego Pan Jezus takiego porównania użył? Wierzę, że też dlatego, że kiedy właśnie dajemy się Bożemu Duchowi prowadzić, to my wszystkiego nie do końca możemy rozumieć. Znaczy, bo tak na dobrą sprawę pełną wiedzę ma Pan Bóg. On jest wszechwiedzący, On zna przyszłość, On zna serce każdego człowieka, nic się przed Nim nie ukryje, a my tej wiedzy nie mamy. I nawet jeśli z boku możemy patrzeć, to czasami może być tak, że o, rzeczywiście, Pan Bóg prowadzi kogoś w jakiejś służbie, a ktoś z boku patrzy i nie do końca będzie tego rozumiał. Dlaczego tak się dzieje, a czemu nie inaczej? A w tym może być właśnie Boża ręka. I myślę, że to też jest ważna lekcja, że nie zawsze my musimy wszystko rozumieć. To nie jest tak, że Pan Bóg musi przyjść do nas i wyłożyć nam kawę na ławę. Dzisiaj idziesz głosić tutaj, potem idziesz głosić tam. Po prostu wszystko w pełni nam objawia. Nie, Pan Bóg objawia tyle, ile chce. Tyle, ile uzna za słuszne, ale to jakby brak naszej wiedzy nie usprawiedliwia nas, żebyśmy się Bożemu Duchowi nie poddali. Dobrym przykładem jest Mojżesz. Przepraszam, Abraham. Pan Bóg przyszedł do Abrahama i powiedział: opuść swoje miejsce i pójdź w nieznane. Wiesz, Pan Bóg nie nakreślił dokładnie, co go tam czeka. Po prostu musiał zostawić miejsce, w którym się dobrze czuł, gdzie miał rodzinę, i pójść w nieznane. I to jest niesamowite. I to było takie pole do zaufania dla Abrahama. On musiał zaufać Bogu, żeby ten krok zrobić. I uwierzył Bogu, jak wiemy, i ruszył. Natomiast nie był do tego, nie wiem, niewolniczo zobowiązany. Wiesz, Abraham mógł powiedzieć: Panie Boże, ale mi tu jest dobrze. Po co ja mam ruszać? Natomiast Abraham tak nie zrobił i zaczęła się jego wielka przygoda z Panem Bogiem od tego miejsca. I kolejny fragment jest z Kaznodziei Salomona. Już jeden tak jeszcze, tak tytułem wstępu. 11 rozdział. To 11:5. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. No tutaj znowu ten motyw tego wiatru, dlatego tak zestawiłem to z tym fragmentem. Natomiast też tutaj to słowo pokazuje kolejny aspekt, który nadal do dzisiaj nie jest do końca znany nam ludziom, jak się kości kształtują w łonie kobiety. I to też właśnie pokazuje, i jest to porównane z Bożym dziełem. Tak, że Pan Bóg dokonuje swojego dzieła i to, co już powiedziałem, my nie wszystko musimy rozumieć. Kiedyś, kiedy będziemy z Panem Bogiem w niebie, być może się dowiemy, ale nie zawsze tak jest. Więc jest taki element, gdzie po prostu chciałem jakby podkreślić, że jest takie pole do zaufania Bogu, że wszystko nam jest objawiane w 100% zawsze, kiedy Pan Bóg czegoś oczekuje od nas. Dobrze, możemy pójść dalej na kolejny slajd i
Tak jak powiedziałem, jest to temat mocno osadzony w Słowie Bożym, więc zaczniemy od historii Izraela i otworzylibyśmy drugą Księgę Mojżeszową, 13 rozdział. Od 17 wersetu. Od 17 do 22. A gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu, a synowie izraelscy wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. Mojżesz zabrał też z sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc, gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd ze sobą moje kości. I wyruszyli z Sukot i rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, aby ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Do tego miejsca mamy kontekst wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu. Pan Bóg w cudowny sposób, w wspaniałych znakach i cudach wyprowadził Izraela z niewoli. I tutaj trafiają właśnie na wędrówkę na pustyni. Pan Bóg prowadzi ich do ziemi obiecanej, do takiej tej pięknej, obiecanej ziemi płynącej mlekiem i miodem, tak? I tutaj już w pierwszym wersecie czytamy wspaniałe słowa, zauważcie, bracia i siostry, że Pan Bóg nie prowadzi tą najbliższą drogą przez ziemię Filistynów, bo chce oszczędzić narodowi izraelskiemu trudów związanych z walką z Filistynami. Chociaż jak czytamy w 18 wersecie pod koniec, że naród izraelski był uzbrojony, więc oni mieli broń, mogli walczyć, ale Pan Bóg z jakichś względów, a czy no w sumie jest to napisane, z takich względów, że żeby czasem nie żałował i nie zawrócił do Egiptu. Gdzie to jest takim obrazem no, wyjście z Egiptu do nowonarodzenia człowieka, czy takiego jakby powrót do Egiptu, tak jakby powrót do grzesznego życia bez Boga. I to jest bardzo ciekawa myśl, bo ona jest trochę oderwana od naszej takiej rzeczywistości, bo kiedy my jako ludzie szykujemy sobie jakąś drogę, to zawsze próbujemy znaleźć najkrótszą, najszybszą, najbardziej łagodną, taką komfortową, gdzie się dobrze czujemy, a tutaj Pan Bóg daje okrężną drogę, więc muszą te trudy pustyni się zwiększają, ale z drugiej strony oszczędza im walkę z Filistynami. Izrael o tym nie wiedział, ale Pan Bóg o tym wiedział. I to jest też wspaniała myśl, co się wiąże z tym, co na początku mówiłem, że Izrael nie był świadomy tego, że idąc okrężną drogą, Bóg chroni ich przed trudami walki. Więc widzimy w tym taką Bożą miłość i łaskę. I zawsze, kiedy Pan Bóg prowadzi człowieka, czy tutaj lud cały prowadził, to zawsze to jest chwała dla Pana Boga, bo to się opiera na Jego wszechwiedzy i Jego mocy. I inną rzeczą tutaj też taką ciekawą, którą chciałem podkreślić, to w 21, że Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, aby ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia. Czyli Pan Bóg znalazł sposób, żeby prowadzić Izraela w bardzo wyrazisty. Nie to, żeby to było rozmyte, ale w nocy słup ognia. Wiadomo, nie da się tego ukryć. W dzień w słupie obłoku, tak? Więc i też co tu jest ważnego, że ten obłok, obecność Boża była cały czas obecna w obozie Izraela. Ona była stale i ciągle. Tam nie było w ogóle takiej możliwości, jak czytamy historię Izraela, to oni właściwie dokładnie ruszali w tym momencie, w którym Pan Bóg chciał i obozowali w tym samym momencie, kiedy Pan Bóg też chciał. Więc tutaj była całkowite posłuszeństwo w tym aspekcie. I to jest naprawdę bardzo ciekawa myśl i myślę, że przekładając to na chrześcijańskie życie, jest to też o tyle cenniejsze, że powinniśmy też być w stałej obecności z Panem Bogiem i właściwie też dać Mu się prowadzić w swoim życiu. Jakbyśmy przeszli teraz do drugiego fragmentu, 9 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, więc parę kartek byśmy przeszli dalej.
4 Mojżeszowa, 9 rozdział. Od 15 do 23. A w dniu, który wzniesiono przybytek obok, zakrył przybytek nad namiotem świadectwa. Od wieczora aż do rana. Wyglądał on jak blask ognia nad przybytkiem. Tak było stale. Obok okrywał go w dzień, w nocy zaś blask ognia. A ilekroć obok wznosił się z nad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim. A w miejscu, gdzie obok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem. I przez cały czas, gdy obok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. Nawet wtedy, gdy obok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Zdarzyło się także czasem, że obok pozostawał tylko od wieczora do rana, a rano obok się wznosił. Wtedy zaraz wyruszali, albo obok pozostawał dzień i noc i potem się wznosił i wtedy oni wyruszali. Albo jeżeli przez 2 dni, albo przez miesiąc, albo przez długi czas obok pozostał nad przybytkiem i stał nad nim, to synowie izraelscy także stali obozem i nie wyruszali, skoro zaś się wznosił i wyruszali. Na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. Wspaniały fragment, właśnie w sumie opisuje to, co wcześniej mówiłem, o wędrówce właśnie narodu izraelskiego przez pustynię, jak Pan Bóg właśnie przez słup obłoku i słup ognia prowadził. I widzimy, że tutaj też jest jakby czas nie jest zależny. Nie miało znaczenia, czy oni tam jeden dzień obozowali, czy miesiąc. Ważne było to, że to Pan Bóg inicjował jakby ruszanie do przodu i Pan Bóg inicjował szukanie obozu i obozowanie. To wszystko było w pełnej kontroli Pana Boga i tutaj nie było żadnego, nie wiem, jakiejś dyskusji, że ktoś mówi, oj, obok wstaje, nie, no mi się chce jeszcze posłać 2 dni, nie? Nie było czegoś takiego, po prostu Izrael ruszał, tak? Nie było takiej opcji, żeby oni tutaj jakoś, nie wiem, nie poddali się temu, chociaż wiemy, że Izrael, no, dużo, dużo miał tam takiego narzekania, też problemów z grzechem. Ale akurat tutaj, w tym aspekcie, ruszali dokładnie na rozkaz Pana. Jest to niesamowitym właśnie obrazem życia chrześcijańskiego, życia właśnie w zgodzie z Bożym Duchem. To, co się Panu Bogu podoba, to czynię w swoim życiu i po prostu podążam tam, gdzie Pan Bóg chce, żebym poszedł. Kolejny fragment, taki najdłuższy w sumie, ale myślę, że bardzo warto go przeczytać, bo jest to 5 Mojżeszowa, bo jest bardzo obszerna, znaczy w ogóle Biblia jest cała obszerna i taka obfitująca, ale w tym temacie jest bardzo ciekawy ten fragment. To 5 Mojżeszowa, 1 rozdział, jest to przypomnienie właśnie, kiedy już naród izraelski po tej wędrówce dotarł do ziemi obiecanej. I od 19 wersetu czytamy. Potem wyruszyli od Chorebu, i przeszliśmy całą tą wielką i straszną pustynią, którą widzieliście po drodze, do pokórza Amorejczyków, jak nam rozkazał Pan, nasz Bóg, i przyszliśmy do Kadesz Barnea. Wtedy rzekłem do was, przyszliście do pokórza Amorejczyków, które nam daje Pan nasz Bóg. Oto Pan, Twój Bóg, dał Ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak Ci powiedział Pan, Bóg Twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj się. Wtedy Wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście, wyślijmy mężów przed sobą, by zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. Uznałem tę sprawę za dobrą. Wybrałem więc spośród Was 12 mężów po jednym z każdego plemienia. Oni niezwłocznie wyruszyli. Przeszli po górze i dotarli do doliny Eszkol i przebadali ją. Zabrali też z sobą nieco z owoców tej ziemi i przynieśli do nas. A zdając nam sprawę, mówili, dobra to ziemia, którą Pan nam Bóg nam daje. Lecz wy nie chcieliście iść. Sprzeciwiliście się rozkazowi Pana waszego Boga i szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc, z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorejczyków na naszą zgubę. Dokąd więc mamy iść? Nasi bracia stworzyli serca nasze, mówiąc, lud ten jest od nas liczniejszy.
przewyższa nas wzrostem. Miasta są wielkie i obwarowane, aż pod niebo, a ponadto widzieliśmy tam olbrzymów. Wtedy rzekłem do was, nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie. Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczył za was, tak samo jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie. A także na pustyni, gdzie jak widziałeś, Pan twój Bóg nosił cię jak, tak jak ojciec nosi swoje dzieci, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu waszemu Bogu, który szedł przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsca na obóz, w nocy w ogniu, a wskazać wam drogę, którą iść macie za dnia w obłoku. A gdy Pan usłyszał wasze słowa, rozgniewał się i tak poprzysiągł. Nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia, nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom, oprócz Kaleba, syna Jefunnego. On jeden ujrzy ją i jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego że stale trzymał się Pana. Także na mnie rozgniewał się Pan z powodu was, mówiąc, ty również tam nie wejdziesz. Wejdzie tam natomiast Jozue, syn Nuna, który ci pomaga. Jego natchnij odwagą, gdyż on odda ją w posiadanie Izraelowi. Także wasze małe dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy dziś jeszcze nie rozróżniają między dobrem a złem, tam wejdą. Im ją dam i oni wezmą ją w posiadanie. A wy zawróćcie i wróćcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Wtedy odpowiedzieliście mi tymi słowa. Zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Wyruszymy i będziemy walczyć, jak rozkazał nam Pan nasz Bóg. A gdy każdy z was przypasał swój oręż i ośmieliliście się wyruszyć na górę, rzekł Pan do mnie, powiedz im, nie wyruszajcie i nie wszczynajcie walki, gdyż nie ma mnie wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. A choć wam to powiedziałem, nie usłuchaliście, sprzeciwiliście się rozkazowi Pana i ośmieliliście się wyruszyć na górę. Wtedy Amorejczycy, zamieszkujący te góry, wyszli naprzeciw was i ścigali was, jak to robią, robią pszczoły, i razili was od Seir aż do Horma. Wróciwszy, płakaliście przed Panem, lecz Pan nie wysłuchał waszego błagania i nie zwrócił na was uwagi. I mieszkaliście w Kadesz przez wiele dni, gdy tam przybywaliście. Do tego miejsca. Długi fragment, ale bardzo pouczający. Tutaj jest przypomnienie właśnie, kiedy stanęli przed ziemią obiecaną, wędrowali po tej pustyni, to zajęło ileś czasu, znosili trud pustyni i różnych tam rzeczy, które spotkali, i nagle dotarli do tego miejsca. I Pan Bóg daje wyraźny rozkaz. Wchodzicie i ją zdobywacie. Proste. Nie ma tutaj żadnych, nie wiem, zawiłości. Bardzo konkretny przekaz. I tutaj wpadają na pomysł, żeby wysłać szpiegów, tak, żeby przebadać, żeby jednak zorientować się, co tam może tam być na tej ziemi, tak, żeby jednak wyczuć, czy to, co to tam będzie, tak. I tutaj widzimy, że Mojżesz, raczej mówi, że uznał to za dobrą rzecz i rzeczywiście wybrał 12 tych zwiadowców, jak wiem, bardzo znana historia, oni ruszyli i tam przebadali, wracają. No i przesłanie jest takie, które może nie do końca, znaczy z jednej strony potwierdzi rzeczywiście piękna ziemia opływająca mlekiem i miodem, Pan Bóg ma rację, Pan Bóg nie kłamie, dobrze wam mówi, ale z drugiej strony uchyla rąbka takiego, o którym Pan Bóg nie mówi, warowne miasta, olbrzymi, liczniejszy lud niż my, jak my po ludzku mamy wygrać z nimi jakąkolwiek bitwę. Prawdopodobnie Izraelici sobie uświadomili, że oni po prostu po ludzku nie mają żadnych szans z nimi wygrać. Natomiast to, co było kluczowe w tym, że to był rozkaz Pana, że Pan Bóg powiedział, że ja będę z wami, nie bójcie się, nie lękajcie się, bo ja będę walczył za was, to ja będę waszym orężem, to ja będę waszą mocą i siłą, nie polegajcie na swoich siłach, ale na Panu. I oni tutaj się właśnie stworzyli, tutaj też czytamy o tym, że 29 werset, Mojżesz to właśnie powtarza, rzekłem do was, nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie. Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczył za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie. A także na pustyni, gdzie jak widziałeś, Pan twój Bóg nosił cię tak, jak ojciec nosi swoje dzieci przez całą drogę, którą szliście. I tutaj też piękne takie, no, że to sformułowanie, że Pan Bóg nosił jak na rękach swoje dzieci. Tak się troszczył o Izraela na tej pustyni. Tak jak tutaj też jest napisane 33, aby wyszukać wam miejsca na obóz. Że Pan Bóg wyszukiwał tego miejsca na obóz dla Izraela, troszczył się w tym wszystkim i miał w swojej opiece Izraela. Więc
Więcej, można byłoby się cofnąć do Egiptu jeszcze, gdzie mogli zobaczyć, jak Pan Bóg wielkiej mocy i chwale ich wyprowadził. Więc naprawdę oni mieli niezbite dowody na to, że Bóg jest wielki i silny i że jeśli mówi, że macie iść, to niezależnie jak wielka przeszkoda jest po ludzku, to ona jest do przeskoczenia z Panem Bogiem. I tutaj moim zdaniem ten fragment pokazuje taką przewrotność grzesznej natury człowieka, bo nasza właśnie grzeszna natura, która powinna być martwa, narodziliśmy się na nowo, więc ta grzeszna natura powinna być martwa, ale ona się jednak czasami odzywa i ona właśnie tu jest dobrze zobrazowana, że jak Pan Bóg mówi idź, to człowiek nie idzie, a jak Pan Bóg mówi nie idź, to człowiek idzie. Bo jak czytamy, oni o, zgrzeszyliśmy, Panie Boże, rzeczywiście źle zrobiliśmy i od razu, dobra, to teraz pójdziemy, ale tutaj już się wszystko zmieniło, bo Pan Bóg powiedział, że nie, nie ruszyliście, skończyło się. Ja z wami nie pójdę. Nie ruszajcie. Teraz już macie nie ruszać. Mogliście ruszyć wtedy, kiedy pierwszy raz powiedziałem. Teraz już dla was, można powiedzieć, czas łaski się skończył w pewnym sensie, bo przykra sprawa, bo oni nie mieli tej możliwości wejść do tej ziemi i doświadczyć tego wszystkiego, tego dobra, które Bóg dla nich przygotował. Powiem tak szczerze, tragiczna sytuacja. To ich dzieci, tak jak tutaj czytaliśmy, ich dzieci, no wyjątkiem Jozue i Kaleb, tak, z tych dorosłych, a tak to tylko dzieci. Ich dzieci mogły doświadczyć tego, co dobra, co Bóg przygotował, bo oni przez swoją niewiarę ograbili siebie. I to jest też niesamowita lekcja, bo często tak jest w życiu naszym chrześcijańskim, że my ograbiamy się z dobra, które Bóg dla nas szykuje przez naszą niewiarę, przez brak posłuszeństwa. Czasami wiemy, zdajemy sobie sprawę, że Bóg czegoś od nas oczekuje, ale my nie idziemy za tym. I wtedy to my tak naprawdę tracimy, bo jak na początku czytaliśmy, że Pan Bóg swoje dzieło zawsze wykona. Nie ma tak, że ktoś jakby przez nasze, nie wiem, oporność. Jeśli Bóg chce wykonać jakieś dzieło i powołuje konkretnego brata czy siostrę do tego dzieła, jeśli ten brat czy siostra pójdzie za tym, to ta osoba skorzysta na tym. Jeśli natomiast zamknie swoje serce, skupi się na czymś innym, to ta osoba ograbi siebie, ale Pan Bóg swoje dzieło wykona, bo On powoła kogoś innego. Więc Boże dzieło nie ucierpi przez brak naszej wiary, przez nasz strach, przez brak naszego posłuszeństwa. To nasze życie duchowe ucierpi i to my siebie ograbiamy przede wszystkim przez nieposłuszeństwo. I co się dzieje? Oni ruszają i sromotna porażka. Słuchajcie, sromotna porażka i to jest najgorsze, co może być. Jeśli to przełożymy na życie chrześcijańskie, to też takie rzeczy się zdarzają, że angażujemy się w coś, co Pan Bóg nie chce, żebyśmy się angażowali. Tak jak tutaj jest tak dobitnie napisane, nie idźcie, bo nie ma mnie pośród was. Nie ma mnie w tym dziele, za które wy się łapiecie. To jest ważne. Chrystus jest Panem naszego życia. Chrystus powinien być też Panem każdego dzieła, którego się podejmujemy. Jeśli jest Panem, On nas powołał, On będzie w tym dziele, On będzie wyposażał i On będzie błogosławił. Natomiast czasami, jeśli idziemy gdzieś tam po swojemu, bo my chcemy coś udowodnić, czy coś takiego i tam nie ma w tym Pana Boga, to niestety kończy się to porażką i wtedy i to nie jest dobre świadectwo, nie tędy droga. Dobrze, to jakby to Stary Testament. W Starym Testamencie jest o wiele więcej przykładów, bo mogliśmy iść przez sędziów, gdzie tam też są wyraźny ten temat Bożego prowadzenia, Bożego Ducha, przez królów Izraela, przez proroków, natomiast z racji czasu nie będziemy tego wszystkiego przeglądać i przejdziemy do Nowego Testamentu, do przykładu Pana Jezusa. Tutaj wrzuciłem mapę, na której są zaznaczone wszystkie miejsca, tu po prawo, wszystkie miejsca, które Pan Jezus odwiedził podczas swojej publicznej działalności. I bo dlaczego? Dlaczego przykład Pana Jezusa powinien być tutaj przytoczony? Bo Pan Jezus był doskonały w wykonaniu Bożej woli. Tam nie było żadnego błędu. Pan Jezus wszystko dokładnie wykonał. Każde miejsce, nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego był w tym miejscu, a dlaczego nie był w innym miejscu. Pan Bóg dobrze wiedział, dlaczego był w danym miejscu, a nie w innym. Miało to większy plan. My niekoniecznie musimy to dobrze wiedzieć, ale Pan Jezus jest najlepszym przykładem
wykonywania Bożego dzieła w życiu człowieka, poddawania się pod wolę Bożą, bo prowadzenie Bożego Ducha równa się czynieniem woli Bożej w życiu człowieka. I tutaj moglibyśmy przytaczać naprawdę dużo fragmentów, natomiast tylko chciałem z Ewangelii Łukasza, abyśmy otworzyli trzy wersety, przeczytali. To 4 rozdział, nie, 3, przepraszam, 3:22. 3:21. O, 21, chrzest Pana Jezusa. A gdy wszyscy przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony, modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Tutaj właśnie widzimy moment chrztu Pana Jezusa, stąpienie Ducha Świętego i to też Pan Jezus zrobił na przykład, dla przykładu naszego, tak? Idąc dalej, potem mamy w 4 rozdziale kuszenie Pana Jezusa, a Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Mamy tutaj znowu podkreślenie to, że Pan Jezus był pełen Ducha Świętego i w mocy Ducha Świętego chodził i potem co się wydarza? Wydarzają się kuszenia na pustyni i oczywiście Chrystus, jak to Chrystus, przechodzi zwycięsko przez to, ale zostawia nam przykład godny do naśladowania. Następnie 14 werset. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał ich w synagogach i sławiony przez wszystkich. Widzimy, że Pan Jezus przechodzi zwycięsko próby i dalej porusza się w mocy Ducha Świętego i można powiedzieć cała historia Jego działalności publicznej, te wszystkie miejsca, które przeszedł, moglibyśmy przechodzić. Wierzę, że w tym Pan Bóg miał plan, każde miejsce miało swój cel i sens. Wiemy, że też Pan Jezus głównie działał na terytorium Izraela ówczesnego. Tam opuścił parę razy granice Izraela, ale to były takie pojedyncze sytuacje. Głównie działał na terenie Izraela. To jeszcze przytoczyłem jedno takie proroctwo, bo Pan Jezus wypełnił mnóstwo proroctw biblijnych. Jest naprawdę niezliczona ich liczba. Znaczy, nie, może jest zliczona, ale jest ich po prostu dużo, bardzo dużo tych proroctw. I rzeczywiście nawet niektórzy liczyli prawdopodobieństwo, ale może to, że jedna osoba mogłaby w danym czasie wypełnić te proroctwa i naprawdę to prawdopodobieństwo wyszło niewielkie. Więc Pan Jezus był naprawdę tą osobą, za którą się upodawał. I tutaj to proroctwo, które tutaj wrzuciłem, to jest z Księgi Daniela. Może nie będziemy tego otwierać, to tylko jako przykład chciałem podać. Tam jest dokładna liczba tygodni podana, którą, jak interpretuje się za rok, to od werdyktu odbudowy Jeruzalem, to był 457 rok przed naszą erą, gdzieś tak do 27 naszej ery minęło 483 lata, czyli dokładnie ta liczba lat i to właśnie chrzest Pana Jezusa, który czytaliśmy. I Pan Jezus wypełnił, no to jest jeden z przykładów, ale jest bardzo mocny. Akurat o tym proroctwie słyszałem, że ateiści po prostu jak poznali to proroctwo, to twierdzili, że nie, no to musiało być spisane po Chrystusie, bo to jest niemożliwe. Natomiast odkrycia archeologiczne potwierdziły, że to było pisane na tysiące lat przed Chrystusem. Więc to tylko jako przykład, ale przejdziemy dalej. Więc Pan Jezus doskonałym przykładem życia poddanego Bogu, prowadzonego Bożego Ducha. Możemy dalej przejść do kolejnego. Dzieje apostolskie, apostołowie, też chciałem przejść przez kilka przykładów. Może nie w takim szczególe, to tylko takie jakby przykłady, no to 8 rozdział, Dzieje apostolskie, 8 rozdział, może żeby tutaj też, bo to jest fragment bardzo dobrze znany, myślę, że dużo osób zna. Nie będziemy go czytać może całego, zachęcam, żeby przeczytać w domu, a po prostu tylko parę wersetów, które właśnie chciałem tutaj podkreślić, jak Duch Boży tutaj Filipa prowadził. I właśnie 26. A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc, stań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, jest to droga pustynna. Czyli właśnie anioł Pański przemówił do Filipa i wskazał mu konkretną drogę i potem tam wiemy, że Etiopczyk jechał, który czytał Słowo Boże i potem 29. rzekł Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego
wozu. Znowu Duch Święty inicjuje, że on podchodzi do konkretnej osoby z konkretnym przesłaniem i zaczyna wykładać mu Słowo Boże i przynosi to owoc. I kończy się ta historia w 39, że Filip został zabrany, Duch Pański porwał Filipa, tak? Że potem Duch, to jest taka fajna historia, bo właśnie od samego początku Duch Święty to zainicjował, poprowadził to wszystko i zakończył. Od początku do końca. Bardzo fajny właśnie taki przykład tematu prowadzenia Bożego Ducha. I tutaj Filip po prostu podążył za Bożym prowadzeniem. Dzieje Apostolskie 10 rozdział, tutaj jest Piotr i Korneliusz. Też nie będziemy całej tej historii czytać, bo jest dosyć długa, ale tutaj też jest parę takich aspektów. W wierszach 3-6 tu anioł spotyka Korneliusza, poganina, tak, to w ogóle taka nietypowa sytuacja. Potem w 9-16 mamy opisaną wizję, którą miał Piotr, kiedy się modlił rano na dachu. I też znamy tą historię. Potem 19-20 Duch Święty przemówił do Piotra, że przyjdą mężowie, którzy go szukają. Też takie widzimy konkretne działanie Boże w życiu Piotra czy Korneliusza, tak? Jeszcze jeden fragment, bo takich przykładów jest sporo, to może jeszcze dwa. 13 rozdział, to jest krótszy, to możemy przeczytać. Bo tutaj chciałbym, celem jest pokazanie kilka przykładów, że to jest naprawdę mocno osadzone w Bożym Słowie. I tak, od pierwszego rozdziału. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami, nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz, Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem, Tetrarchą i Saulem. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i uprawili ich. Też bardzo krótka, konkretna sytuacja. Bracia modlą się, poszczą, odprawiają służbę pańską, czyli się, jeśli dobrze rozumiem, to wspominali pamiątkę Pana Jezusa. I Duch Święty przemawia, wyprawia konkretnych ludzi, Saula i Barnabę. I oni potem, czytamy, ruszają na Cypr. Konkretni ludzie, w konkretnym czasie, do konkretnego miejsca. Niesamowite, po prostu. To jest takie piękne, tak? Piękne historie, jak Pan Bóg prowadził ludzi w Nowym Testamencie. I idąc dalej, jakbyśmy przeszli do następnego slajdu. Tutaj na mapce jest zaznaczona druga podróż misyjna apostoła Pawła. Też nie będziemy przechodzić przez całą. Wierzę, że to też tutaj Duch Święty to zainicjował, poprowadził przez konkretne miejsca. Natomiast tu fragment tej historii, kiedy apostoł Paweł i Tymoteusz byli w Listrze. Tutaj, tu jest Listra. I wtedy w 16 rozdziale, jakbyśmy otworzyli 16 rozdział od 6 wersetu. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie, jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Do tego miejsca. Pamiętam, jak wiele lat to pierwszy raz tak czytałem, jak już tak narodziłem się na nowo i taki byłem głodny Słowa Bożego, to mnie po prostu tak strzeliło po głowie te słowa, że Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego. Duch Święty nie przeszkodził w wyjeździe wakacyjnym, turystycznym, jakiś rekreacyjnym, że oni sobie, pojedziemy, zwiedzimy sobie świat. Nie, Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w konkretnym miejscu. Oni byli w Listrze, to była Galacja, i oni myśleli, żeby iść do Azji. Czyli tutaj ten rejon, tutaj ten różowy cały, te żółte kropki są zaznaczone, wszystkie zbory z Księgi Apokalipsy. Azja, to dzisiaj jest Turcja, tak? Więc jeden kierunek, sobie myślałem, do Azji pójdziemy, tam, gdzie mogło się Słowo Boże. To chyba jest dobry kierunek, ale nie. Duch Święty stawia granicy. Nie, nie idziecie tam. Potem wpadli na pomysł, że pójdą do Bitynii. Bitynia jest od Listry na północ, tam
przy Morzu Czarnym. Więc no dobra, Azja nie, to pójdziemy na północ, może tam będziemy Boże Słowo głosić. Ale widzimy, że Duch Jezusa nie pozwoli im, znowu przeszkoda. I to, co jest niesamowite, że Duch Święty nie pozwolił w konkretnych miejscach głosić Słowa Bożego, ale potem czytamy, że Paweł w nocy ma widzenie, że ma Macedończyk ich prosi, żeby do nich dotarł i im pomógł. I potem jak prześledzimy, no to oni rzeczywiście omijają Azję tam łukiem, dojeżdżają tu do Troady i z Troady przeprawiają się na morze, przez Morze Śródziemne do Filipi, co było to miastem ówczesnej Macedonii. Czyli właśnie w tych okolicznościach apostołowie z Ewangelią trafili pierwszy raz na kontynent europejski. I to jest niesamowita właśnie taka historia z tym wszystkim związana. Ale zanim przejdziemy jeszcze dalej, to jedno takie słowo, myślę, które warto, myśl taka w sumie warta podkreślenia, bo tutaj są takie słowa o zabronieniu głoszenia Słowa Bożego. I chciałem tylko podkreślić to, żeby to są kompetencje tylko i wyłącznie Boga. Tylko Duch Święty może zabronić coś takiego czynić, żeby nikt nie pomyślał, że my możemy na przykład mówić, o, tego człowieka Bóg nie prowadzi, to będziemy mu zakazywać głosić Słowa Bożego. On jest nieszczery, to nie, nie głoś Słowa Bożego, bo w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, tam przeczytam tylko tak szybko, 15-18. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast z dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jesteśmy tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję, radować będę. Tu jest wyraźna taka zasada, że my jako ludzie nie mamy kompetencji zakazywać komuś głoszenia Słowa Bożego, a to, co czytaliśmy tutaj, to jest wyłącznie w kompetencjach Bożych. I tylko Pan Bóg może postawić granice, przeszkodzić. Ktoś powie, no ale jak to nie głosi, Słowo Boże głosi, mieli dobre intencje. Na pewno mieli dobre intencje, ale chodzi o to, że to nie było, jakby to musiało być też połączone z Bożym planem, to co tu czytamy. Bo jeśli przejdziemy dalej, a tutaj to jeszcze fragmenty, ale to jeszcze dalej jakbyśmy poszli. Tutaj mamy trzecią podróż misyjną Pawła, jak przejdziemy parę kartek dalej, w rozdziale 19 czytamy o tym, że w trzeciej podróży misyjnej Paweł ląduje w Efezie. I tutaj są takie słowa, może 9-10. A gdy niektórzy nie dali się przekonać, to w Efezie, w kontekście po prostu, że Paweł już tam w Efezie był, to była stolica ówczesnego rejonu Azji, co tutaj jest tak na różowo zaznaczone na mapie. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nim, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Niesamowita historia. Apostoł Paweł myślał w drugiej podróży swojej misyjnej, idziemy do Azji. Duch Święty mówi nie. Trzecia podróż misyjna, Pan Bóg otwiera szeroko drzwi. To jest ten czas, to jest to miejsce. Możesz tu iść i głosić Ewangelię. Pan Bóg mu otworzył drzwi w szkole Tyranosa i mógł tam nauczać przez 2 lata. Jak jest napisane, wszyscy mieszkańcy ówczesnej Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Co za wspaniałe owoce. Co za wspaniałe owoce. Człowiek nie jest w stanie wymyślić takiego planu. Tylko Duch Święty jest w stanie wymyślić taki plan, bo po prostu zna wszystkie okoliczności, zna przyszłość, zna serca ludzi i Duch Święty wiedział, że to będzie dobry czas, żeby Paweł tam ze Słowem Bożym poszedł i apostoł Paweł poszedł w zgodzie z Duchem Świętym, przyniosło mu to wielkie owoce. Natomiast jeśli chodzi o Bitynię, ten drugi rejon, tam prawdopodobnie apostoł Paweł nigdy nie dotarł z Ewangelią. W pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset jest takie, tak się zaczyna. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii wybranych. Prawdopodobnie z Ewangelią do Bitynii dotarł apostoł Piotr. Nie było to dane dla apostoła Pawła nigdy tam dotrzeć z Ewangelią.
bo Pan Bóg miał plan, żeby posłać tam kogoś innego. I jakbyśmy dalej mogli pójść. I właśnie tutaj chciałem tak podkreślić, że jakby ta taka przysłowowa Azja, to tutaj kluczowy był czas. Nie miejsce, ale czas, że to nie był odpowiedni czas w następnej podróży misyjnej. Natomiast Bitynia jest takim, można powiedzieć, symbolem, że tu było kluczowe miejsce. Że to miejsce nie było dla apostoła Pawła, żeby on tam dotarł. Pan Bóg po prostu miał inny plan. I kiedybyśmy to przenieśli na nasze życie chrześcijańskie, też tak może być. Raczej wierzę, że i miejsce, i czas ma znaczenie. Więc jeśli jesteśmy u progu jakichś ważnych decyzji życiowych, to warto, uważam, pytać Pana Boga, gdzie Panie chcesz, abym poszedł? Gdzie chcesz, żebym pokierował swoje życie? Bo czasami decyzje życiowe mogą wpłynąć na całe życie późniejsze. No jednym z przykładów, no takim, bo to jest stricte związane ze służbą, ale jakbyśmy to przenieśli na życie w ogóle, no to taka ważna decyzja, na przykład za mąż pójścia, czy to też jest ważna decyzja i czasami człowiek też, ludzie wierzący robią błędy w tych decyzjach i potem to rzutuje na całe życie i trudną sytuację sobie tworzą. Znam wiele takich przykładów, gdzie na przykład, no kilka takich przykładów, gdzie właśnie jakaś siostra wybrała nieodpowiednio, okazało się, że człowiek był tylko przybliżony, nienawrócony, jedna siostra w ogóle jakiś psychopatę miała, musiała się rozwieść i potem już na całe życie to wpłynęło i wiadomo, Pan Bóg zna serca wszystkich ludzi, Pan Bóg zna wszystko i możemy przyjść do Boga. I moim zdaniem mądrą modlitwą jest taką mądrą modlitwą jest: Panie Boże, pokaż mi, co jest w sercu tego człowieka. Jeśli ktoś się pojawia, już tak w tematach damsko-męskich, ale może nie tylko, bo nawet jeśli w relacji w kościele ktoś przyjdzie, też możemy się modlić: Panie Boże, pokaż mi, co jest w sercu tego człowieka, czy on jest szczery, czy naprawdę on chodzi z Bogiem. Bo też u nas w zborze kiedyś była taka sytuacja, przyszedł brat taki, on tak pięknie się modlił, takie kwieciste słownictwo miał, ale w sensie, jaki duchowy człowiek. No to był taki powierzchowny mój osąd, tak? Okazało się, że bardzo mylny, bo życie tego człowieka było w opłakanym stanie. On przyszedł do nas, pięknie się modlił, od razu chciał iść za kazalnicę, bracia mu nie pozwolili, poszedł do innego zboru. Okazało się, że ten człowiek jest po trzech rozwodach, nie pracuje, siedzi całe dnie przed telewizorem i pije piwo, więc po prostu coś niebywałego, tak? I ten człowiek chciał iść nauczać innych, gdzie tak naprawdę jego życie było zaprzeczeniem Bożego działania, tak? I też właśnie jego, nie wiem, druga żona mówiła, że z tym człowiekiem nie da się żyć. I mówię, że naprawdę warto weryfikować do Pana Boga w modlitwach ludzi, którzy się pojawiają, czy w społeczności, czy w naszym życiu, coś od nas może oczekują. Możemy się pytać: Panie Boże, co jest w sercu tego człowieka, a Pan Bóg w swojej łaskawości wierzę, że nam udzieli odpowiedzi i nas ostrzeże przed jakimiś negatywnymi konsekwencjami. Dobrze, możemy iść dalej. Aha, to już podsumowali, tak, podsumowując. Można byłoby naprawdę bardzo dużo mówić na ten temat, natomiast też trzeba zmierzać ku końcowi. Więc podsumowując, Pan Bóg daje nam swojego ducha i Pan Bóg chce, abyśmy byli prowadzeni Bożym Duchem. I oczywiście człowiek nie jest niewolniczo związany. Możemy się poddać Bożemu Duchowi, albo możemy być oporni. Jeśli będziemy oporni z różnych przyczyn, to może być strach, to może być brak wiary, to może być nasza aspiracja, nasze wyobrażenia. Może być tak, że człowiek jest tak skoncentrowany na ziemiach, na tych rzeczach przyziemnych, że tak na tą sprawę wszystkie jego myśli związane są z tym, nie wiem, z pracą, rodziną, obowiązki domowe, że właściwie jakieś ochłapy czasowe zostawia na relacje z Bogiem, na sprawy Bożego Królestwa. To, co powinno być na pierwszym miejscu, są ochłapami. No to wtedy ciężko powiedzieć, że ciężko, żeby Pan Bóg przyszedł i wciskał na siłę sprawy Królestwa Bożego. Pan Bóg tak nie działa, żeby nam na siłę coś wciskać. Jeśli my jesteśmy skoncentrowani, nasze serce jest oddalone od spraw Bożych, to ciężko, żeby zaczęło się dziać coś więcej, czy na przykład, żeby Pan Bóg nas powołał, tak jak powoływał do jakiegoś dzieła,
tak jak jeden kaznodzieja stwierdził, że Pan, raczej właściwie to w Biblii jest nawet, że Pan Bóg leni nie powołuje. I rzeczywiście jak zobaczyłem powołania, temat powołania, kolejny obszerny temat, to ci ludzie zawsze byli, to nie byli ludzie, którzy po prostu leżeli do góry brzuchem, nic nie robili całe dnie. Tak, jeśli chcesz być prowadzony w życiu przez Ducha, musisz być w obecności Bożej. To jest bardzo ważny fundament. Można byłoby sporo fragmentów może otworzyć, ale Jana, jakbyśmy otworzyli jeszcze, moim zdaniem bardzo warto przytoczyć ten fragment. Jest bardzo praktyczny. Trzy wersety tylko. Jana 3, 19-21. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Bardzo praktyczny i wspaniały werset z tym motywem światłości. Jakie to jest też taki wyrazisty motyw, tak? Że Pan Bóg jest światłością, prawda, ciemność. I rzeczywiście, jeśli człowiek żyje w ciemności, w jego życiu jest jakiś grzech, to tak naprawdę on zaczyna się oddalać od światłości, oddalać się od Jezusa Chrystusa, a sęk w tym, czy klucz w tym, żeby zbliżać się do Jezusa Chrystusa, jak najbliżej być Jego, żeby, bo czasami jak jesteśmy daleko od światła, możemy mieć białą szatę, która będzie trochę pobrudzona, ale że jesteśmy daleko od światła, to nie będzie tego widać, tych plam. Musimy podejść naprawdę blisko do światła i nagle patrzeć, ojej, tu jest plama, ile jest plam. Nie, jednak nie jestem taki cudowny, nie jestem taki biały. I rzeczywiście im bliżej światła, tym więcej widzimy grzechu, który jeszcze w nas jest, im więcej musimy jeszcze dokonać, raczej dokonać z łaską Bożą, tak? Ile jeszcze pracy, poddać się Bożemu Duchowi, który nie tylko nas prowadzi, ale On też chce, aby nasze życie ulegało przemianie, żeby był owoc Ducha Bożego widoczny w naszym życiu. Ten fragment uważam, że też jest bardzo praktyczny w tym względzie, jak mamy decyzje życiowe do podjęcia. Bo kiedy podejdziemy do tego właśnie obrazu światłości i stoimy na rozdrożu dróg, to nie wiem, może się gdzieś przeprowadzić, a może ktoś myśli, żeby wyjechać na misję, głosić Ewangelię do krajów trzeciego świata. Albo nawet te za mąż pójście, o którym wspomnieliśmy, czy jakieś inne ważne decyzje życiowe, które wpłyną na nasze życie i one są ważne i mamy różne myśli, różne wątpliwości i chcielibyśmy za sposób modlitwy przyjść do Boga i zapytać właśnie, jaki Panie Boże Ty masz plan na moje życie, gdzie Panie Ty chcesz, abym ja poszedł, czy Ty coś, czy masz jakiś plan dla mojego życia. I czasami właśnie jak mamy takie wątpliwości, to myślę, że kierunek jest taki, zbliżać się do Pana Jezusa i im bliżej do Pana się będziemy zbliżać, tym wątpliwości będą uciekać i Pan Bóg nam ten taki wyrazistą drogę pokaże i będziemy wiedzieli, że to jest to, że mamy podążać tą drogą, że naprawdę Bóg chce, żebyśmy poszli w danym kierunku. Bo tak jak rozmawia się z wierzącymi, no różne wierzący mają pomysły, na przykład, nie wiem, ruszyć do miejscowości w Polsce, gdzie nie ma żadnego zboru. Bardzo szlachetna idea, bardzo potrzebna idea. Ale tak jak wcześniej przechodziliśmy przez przykład apostołów, widzimy, że czas i miejsce ma znaczenie i kto, kogo Pan Bóg pośle gdzie. Więc myślę, że najlepiej zrobić to w zgodzie z Bożym Duchem, z Jego zamysłem, i wtedy możemy być przekonani, że Pan Bóg będzie z nami i będzie nam wyposażył nas i będzie nas używał dla swojej chwały. Że to jest jakby wzór do naśladowania i tak powinniśmy podążać, jak jest w Biblii. Tutaj jeszcze przytoczyłem dwa fragmenty List do Rzymian 10:10, bardzo znany. Jeśli ustami swoim wyznasz, że Jezus jest Panem, wierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Po prostu całkowity fundament chrześcijaństwa i on się bardzo wiąże właśnie z tematem prowadzenia Bożego Ducha, bo tak na dobrą sprawę, co to w praktyce oznacza? Jeśli ja się poddaję Bożemu Duchowi, swoje decyzje, swoje plany, swoje marzenia, swój czas, to tak na dobrą sprawę stawiam Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu. No przecież można sobie wyobrazić, że każdy ma jakieś plany, każdy ma jakieś marzenia, tak? I mogą to być takie typowo cielesne, tylko dla nas, nawet niegrzeczne rzeczy. Ale one mogą wypełnić całe nasze życie.
te różne takie niegrzeczne rzeczy, jakieś pielęgnacyjne, no nie wiem, domek cudowny, no, jakieś hobby, jest tu od rana do wieczora być zalatanym i tylko swoje pasje, rozwijać się i nie robię nic grzecznego, a tak na moją sprawę nic nie zostaje dla Bożego Królestwa. I powstaje pytanie, czy tak nasze życie powinno wyglądać. Przecież jak wygląda życie ludzi, którzy nie znają Chrystusa? No właśnie tak, że oni się na dzisiaj nie są pogrążeni w grzechu po uszy, to są pogrążeni w jakichś tych swoich hobby, pasjach, od rana do wieczora, seriale, filmy, no nie wiadomo co, cały czas wypełniona głowa. Oni nie myślą o sprawach Bożego Królestwa, bo nie narodzili się na nowo. A to, co robi różnicę, to się Duch Boży w naszym życiu i On nas jakby ciągnie do tego, żebyśmy spraw Bożego Królestwa szukali, żebyśmy szukali Boga, żeby nasze życie się przemieniało na obraz Jezusa Chrystusa. I kiedy poddajemy nasze życie, nasze decyzje, Chrystus jest na pierwszym miejscu, chwała się należy Jemu. I tak jakbyśmy wrócili do konkretnego przykładu apostoła Pawła, który przez 2 lata był w Azji i głosił Słowo Boże wszystkim tam. To co on mógł powiedzieć? O, wymyśliłem taki super plan, jaki ja jestem sprytny. Nie, tam w ogóle wykluczony. On nie miał żadnego udziału w tym planie, on po prostu podążał za Bożym głosem. To Duch Święty ten plan wymyślił i otworzył drzwi Ewangelii. Gdyby poszedł wcześniej, jestem przekonany, że takich owoców jego misja by nie przyniosła, gdyby w drugiej podróży tam ruszył. I Galacjan 3, przedostatni fragment. Chciałbym, żeby się otworzyć, bo to też jest bardzo... No dużo jest fragmentów. Galacjan 5, 17. Piękny fragment, który obrazuje też wspaniały, gdyż ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Po 3-krotnie mamy tutaj to przeciwstawienie, że ciało pożąda przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału, że one są przeciwne. Aż po 3-krotnie w jednym wersecie. Niesamowita duchowa prawda i na sam koniec, abyście nie czynili tego, co chcecie. I to jest właśnie, też no już troszeczkę o tym powiedziałem, to jest taka trochę esencja tego, że kiedy żyjemy bez Boga, robimy to, co chcemy. Powiem więcej, nigdy się nie zagłębiałem tam, nie wiem, w satanizm czy Biblię Szatana, ale z tego, co się orientuję, to mówiłem w jednym fragmencie, taki był dokument o muzyce świeckiej i tam właśnie między innymi było nawiązanie do Biblii Szatana i tam wywiad jeszcze, bo tam dużo jest satanizmu w muzyce świeckiej i jakby idea satanizmu to nawet nie są jakieś ofiary skotów, krwi i picia krwi czy coś, tam też są takie elementy, ale główna idea jest taka, rób to co chcesz, rób to na co masz ochotę, nie przejmuj się żadnymi zasadami, masz na coś ochotę, po prostu to robisz. W zgodzie ze swoimi porządliwościami. Takie jest życie bez Chrystusa. Po prostu tylko to może być obżarstwo, to może być porządliwości, równorakie. Po prostu życie takie, jakie każdy z nas miał, tak na dobrą sprawę, zanim się narodził na nowo, tak? I przychodzi Boży Duch, nowe narodzenie i wszystko się zaczyna zmieniać. I wtedy możemy powiedzieć nie porządliwościom. Bo mamy moc, do tego potrzebujemy mocy Ducha Świętego, żeby powiedzieć nie naszym porządliwościom. I nie jesteśmy niewolnikami naszych porządliwości. Nie musimy robić to, co nasze porządliwości nas, do czego nas ciągną. Możemy powiedzieć nie. I to jest wspaniałe. I tylko moc Ducha Świętego nam daje taką możliwość. Wspaniałe życie w Bogu. I dlaczego tutaj w podsumowaniu jeszcze o tym wspominam? Bo jeśli mówimy o prowadzeniu Bożego Ducha, to właśnie dobrze pamiętać o tym konflikcie ciała z duchem. Jeśli bardzo karmimy nasze ciało, cielesne, ziemskie, to wtedy ten cielesny człowiek zaczyna, choć powinien być martwy, to będzie coraz bardziej się domagał swego, coraz bardziej będzie się królował w życiu. A chodzi o to, żeby ten cielesny człowiek, ta stara grzeszna natura umierała, żeby jak najmniej miała do powiedzenia, a duchowy człowiek, nowy człowiek, królował, tak? I, znaczy królował, w tym sensie, że Chrystus w życiu duchowego człowieka jest na pierwszym miejscu i wtedy człowiek odkrywa prawdziwą wolność, że nie musi iść w zgodzie z porządliwościami, ale może przełamać to.
Więc to też jest bardzo ważne mieć. Dobrze. Jakbyśmy dalej... Aha, jeszcze dalej. I ostatni fragment, już na samo zakończenie. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Warto, uważam, że warto to przeczytać. Już kończąc. To jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział od 1 wersetu do 13. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to się stało dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano. Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstał, by się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko... Na tamtych przyszło dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjścia, abyście mogli je znaleźć. Do tego miejsca. Ostrzeżenie. Tak jak mówiliśmy na przykładzie historii Izraela. Oni tak na dobrą sprawę w poddawaniu się, wprowadzenie, podprowadzenie Boże, byli prawie, że doskonali, zawinili na samym końcu, na ostatniej prosty, tuż przed ziemią obiecaną zawinili, tak? Popełnili błąd, ale wcześniej, jak jest taki fragment, gdzie jest napisane, że ruszyli z tego miejsca do tamtego, tam się rozbili o Boże, oni dokładnie robili to, co Bóg oczekiwał od nich, tak? I natomiast jak wiemy z historii, oni tam padli na tej pustyni z innych przyczyn. Z przyczyn takich, że poddali się grzechowi. I my się wszeteczeństwu szemrali, kusili Pana i różne takie rzeczy, bałwochwalstwo, ogólnie grzech. I to jest niesamowita też taka lekcja i prawda duchowa, że możemy dać się Bogu prowadzić, żeby Bóg nas prowadził w naszym życiu. Ale nie możemy zaniedbywać tej najważniejszej rzeczy, czyli naszego życia. To, żeby nasze życie dawało dobre owoce. Żeby nie było grzechu w naszym życiu. To musi iść w parze, tak? Że nasze życie musi być uświęcone i możemy się też dać prowadzić Bogu. Jedno i drugie powinno iść w parze i wtedy to funkcjonuje. Natomiast jeśli dajemy się Bogu prowadzić, a gdzieś tam sobie pozwalamy, gdzieś tam zaczynamy popadać w grzech, to niestety to ostrzeżenie jest dla nas, znaczy dla nas wszystkich, tak? Żebyśmy pilnowali naszego życia, żebyśmy nie popadali w jakąś pychę, o, Bóg mnie prowadzi tutaj, niesamowite rzeczy, coś się dzieje i nagle sobie popuszczam, sobie zaczynam folgować ciało czy coś takiego, bo już jestem taki duchowy. Więc jest to niesamowite ostrzeżenie. Podsumowując ten temat, tak jak mówiłem, jest bardzo obszerny, mocno osadzony w Słowie Bożym. Myślę, że jest ważny, daje niesamowite też takie korzyści duchowe. I tak jak mówię, ja wierzę, że tutaj bracia, siostry jakby z doświadczenia znacie ten temat i też dajecie się w swoim życiu prowadzić przez Bożego Ducha i oglądaliście pewnie wielokrotnie owoce w swoim życiu. I chciałem, ale taką miałem jakby, nie wiem, intencję, że taka zachęta do tego, żeby dalej to kontynuować. Chyba, że ktoś jest, gdzieś to może zatracił, może kiedyś to miał, ale gdzieś to zatracił i może taka zachęta, żeby otworzyć się właśnie, otworzyć się na to, co Pan Bóg chce uczynić. Tak jeszcze na zakończenie, ja na przykład w swoim życiu miałem tak, że rok 2015 był taki bardzo przełomowy w moim życiu. Pamiętam, dołączyłem do służby Gedeonitów. Strasznie byłem taki rozochocony, że mogę dzielić się Ewangelią.
na ulicę i też iść na przykład pod szkołę swoją, swoich nauczycieli widziałem. Dla mnie o tyle to było ważne, bo zanim się narodziłem na nowo, to ja się wstydziłem mówić o Bogu. Jak ktoś mówił o Bogu, to ja uciszałem. Nie lubiłem o tym. Myślałem, że jestem, nie chciałem być inny, ja chciałem być jak wszyscy. Nie chciałem być inny. A byłem, bo byłem protestantem, więc nie akceptowałem siebie, właśnie unikałem tego. I kiedy narodziłem się na nowo, Pan Bóg od razu wlewał do mojego serca pragnienia dzielenia się Ewangelią. Dla mnie to było niesamowite, bo wiedziałem, że to nie jest ze mnie, ale że to jest z Bożego Ducha, że Pan Bóg po prostu nowego Krzyśka uczynił i chwała Bogu, i chwała Bogu. I za każdym razem, kiedy mam okazję głosić słowo, to wiem, że to jest dzieło Bożego Ducha we mnie, a nie ja sam siebie. Ja naprawdę sam siebie to bym nic nie powiedział. I rzeczywiście to mnie tak trochę rozochociło, muszę się przyznać. I tak zacząłem sobie myśleć, ja wtedy z bratem tylko mieszkałem, jeszcze kawalerem byłem. I zacząłem się tak zastanawiać, Panie Boże, co ja mogę robić dla tego osiedla, gdzie ja mieszkam? Tutaj mieszkam z bratem, mam możliwość, może coś zacznę robić dla Bożego Królestwa. Żeby, Panie Boże, może jest coś, co byś chciał, żebym ja mógł zrobić tutaj dla tego osiedla, dla sąsiadów, żeby oni poznali Chrystusa, żeby się uratowali. I Pan Bóg od razu na to zareagował. Od razu przyszły takie konkretne myśli, żeby zacząć taką działalność wśród dzieci, klub biblijny zorganizować. I to jest dla mnie niesamowite, że nie tylko myśli przyszły, ale potem poszły konkrety. Zaraz się zgłosiły do mnie osoby, które powiedziały, że im pomogą. Zaraz się znalazły materiały jakieś takie, żeby z dziećmi prowadzić lekcje biblijne, jakieś zajęcia. Znalazła się sala na osiedlu. Po prostu ja tak wow, niesamowite. Pan Bóg zainicjował, wyposażył, poprowadził to i dzięki Bożej łasce miałem okazję 6 lat prowadzić takie zajęcia. Potem przyszedł COVID. On to jakby zmienił formę, bo musieliśmy się przenieść do mieszkania, nie mogliśmy wynajmować miejsca. No i ostatecznie zakończyliśmy to po 6 latach. No tutaj też, tylko że tutaj to też Pan Bóg jakby nie zostawił tych dzieci, bo Kościół się przeniósł na nasze osiedle, więc te dzieci miały okazję iść na szkółkę niedzielną tam. Więc jak u nas się skończył, można powiedzieć, klub biblijny w domu, to otworzył się Kościół i tam spotkania chrześcijańskie. I to było wspaniałe. Było wspaniałe, natomiast te dzieci nie do końca z tego korzystają, to jest niestety przykre. No ale dużo zasialiśmy słowa i to było wspaniałe. I to jest dla mnie też takie zachęcające. Mnie osobiście bardzo to zachęciło i dlatego tak właśnie też lubię się w tym temacie dzielić. I chciałbym w przyszłości też dalej się Bożemu Duchowi prowadzić. I wierzę, że my jako Kościół możemy, każdy ma jakieś możliwości, każdy ma jakieś talenty. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy, ale my razem z Bożym Duchem, w Jego zgodzie możemy naprawdę wiele zdziałać dla Bożego Królestwa, dla Jego chwały. I myślę, że to jest wspaniałe szukać tego i naprawdę, naprawdę wspaniałe to owoce może przynieść. Jeszcze taki przykład, David Wilkerson, którego pewnie wiele osób zna. On miał taki swój przełom w życiu, że po prostu, nie wiem, 2 godziny oglądał telewizję dziennie, ale to pewnie dużo osób zna. Po prostu przestał oglądać telewizję te 2 godziny. Ja w sumie wtedy w 2015 też przestałem, ale nie zrobiłem tak jak on, bo on te 2 godziny zamienił na modlitwę. Ja tak dobrze nie zrobiłem. No i on 2 godziny się modlił, zamiast 2 godziny oglądał telewizję. I po prostu jego życie zaczęło się zmieniać w jego wnętrze. Pan Bóg zaczął mu otwierać drzwi i zaczęła się jego służba tam w Nowym Jorku, tam wśród gangów i duże owoce z tego wyszły. I to jest też takie, tak już naprawdę na zakończenie, że jest to takie praktyczne. Że chodzi mi o to, że myślę, że najważniejsze jest nastawienie naszego serca. Bo my ludzi możemy oszukać, ale Boga nie oszukamy. Możemy puste slogany dawać. Panie Boże, całe życie oddaję Tobie. Całe życie 100% dla Ciebie, 100% Panie, nic dla mnie, 100% dla Ciebie. Przychodzi praktyka i się okazuje, że 99% dla mnie życiowe tylko, a 1% jakieś tam dla Boga, nie? I to wtedy nie powinno tak być. Znaczy ja mówię taki skrajny przykład, to może być gdzieś tam pośrednio. Ale wiele zależy od naszego serca. I jeśli nasze życie jest przepełnione światem, to ciężko, żeby Pan Bóg nam na siłę coś wpychał. Więc myślę, że warto właśnie przyjrzeć się właśnie, no wiadomo, czas na spanie,
czas na pracę, no musimy to robić, ale mamy czas wolny i pytanie, co z nim, no, gdzie nasze myśli uciekają, co robimy i czy naprawdę żyjemy Słowem Bożym i sprawami Bożego Królestwa, a wierzę, że jeśli tak jest, to Pan Bóg otwiera drzwi i jest chętny, żeby działać, przemieniać nas przede wszystkim, ale też działać w naszym życiu. Więc chwała Panu Jezusowi za to, że powołał Kościół do życia, za Bożego Ducha, który wykonuje wspaniałe dzieło w życiu każdego wierzącego, nie umniejszając przecież, bo wszystko, co Duch Święty robi, jest wspaniałe i godne chwały, więc chwała Panu Bogu. Dziękuję, bracia i siostry. Amen.